Cześć, mam na imię Rafał i dzisiaj w dzisiejszym odcinku przed Wami dzieje się historia. Mamy historyczne wydarzenie, po raz pierwszy do naszego Omaxa mamy podpiętą pompę wzmacniaczową. Do tej pory każda maszyna Omaxa wyposażona była w pompę korbowodową. Chcemy postawić takie wyzwanie i zobaczyć, jak nasz stół, nasze oprogramowanie sprawdzi się właśnie z tego typu rozwiązaniem. Aby to było możliwe, dokonaliśmy pewnych tutaj zmian, modyfikacji, ale przede wszystkim wpięliśmy tą pompę w układ wysokiego ciśnienia, w układ bezpieczeństwa, dzięki czemu wszystkie te wyłączniki awaryjne działają. No i oczywiście podpięliśmy pompę do sterowania z naszego stołu obróbczego. Jak to zrobiliśmy, to nie będziemy Was zanudzać szczegółami, natomiast to, co powiem Wam i co jest istotne, to w linię wysokiego ciśnienia wpięliśmy takie właśnie oto zawory, tutaj z tyłu za pompą wzmacniaczową, po to, żebyśmy mogli wybierać, która z nich będzie tłoczyła wodę pod wysokim ciśnieniem właśnie do układu, którym ta woda wędruje na głowicę. Dodatkowo do układu wysokiego ciśnienia dołączyliśmy manometr analogowy, jak widzicie. Dzięki niemu zobaczymy, jak pompy budują ciśnienie, czy są jakieś wahania. Ogólnie mamy pogląd na to, na jakim ciśnieniu pracujemy i jakie mamy ewentualne fluktuacje tego ciśnienia. Podłączenie pompy wzmacniaczowej jest oczywiście możliwe z racji tego, że oprogramowanie było pisane specjalnie do współpracy z pompą korbowodową. Musieliśmy dokonać nieznacznych tutaj poprawek, głównie parametrów czasowych. Dzięki temu, wykorzystując oprogramowanie Omaxa i pompę wzmacniaczową, będziemy mogli wyciąć próbkę w podobny sposób, jak wycinamy to na pompie korbowodowej. Załadowany rysunek, czyli naszą zębatkę, będziemy wycinać za chwilę w aluminium o grubości 10 mm, żeby uzyskać taki efekt. Efekt naszego cięcia pierwotny, no i z dwóch różnych pomp. Teraz słuchajcie. Ja nie jestem w stanie znaleźć różnicy gołym okiem, więc obie pompy spisały się świetnie. Zapytajmy Kamila, co o tym sądzi. Brawo ty. Zgadzasz, to 50% szans. Trzeba przyznać, że Kamil ma ogromne doświadczenie w cięciu i porównywaniu, oglądaniu tych detali, więc no, w oku takiego mistrza dostrzec różnicę to żadna hańba. I tym sposobem wracamy do fundamentalnego pytania, które brzmi: jeżeli nie pompa, to co wpływa na efektywność i jakość pracy maszyn Waterjet? Postaramy się tego dowiedzieć. Tymczasem żegnam się z Wami, do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!